Tobą i ujrzy po raz pierwszy jasność nieśmiertelną majestatu Twego. Nie odrzucaj jej od oblicza Twego. Racz mnie przyjąć na łono tak nas miłujące, miłosierdzia Twego, bym chwałę Twoją mogła wyśpiewywać wiecznie. Amen. 9 lutego 1887 roku wezwała matka kilka sióstr starszych i zaczęła mówić, i tak uroczyście mówiła: notowałyśmy te drogie słowa jako najważniejszy testament, najdroższy dla serc. Kochane siostry, to co wam powiem i młodszym powtórzcie, po filiach także. Niejedna z nich za kilka lat może być prezydentką. Zanim ogólne dam wskazówki wszystkim, to wam chcę powiedzieć w szczególności, bo waszym obowiązkiem będzie wpajać w młodsze. Czuwać nad tym, aby nic nie czynić dla jakichś korzyści materialnych, doczesnych. Gdy się prosi ludzi o jakąś usługę, to żeby nigdy nie mówić, że nie odmawia się wam pomocy. Niech i oni to, co czynią dla nas, czynią w czystej intencji, z miłości ku Panu Jezusowi. Chorym wszystkim bez wyjątku oddać chętnie usługę. To tak ważny punkt, żeby to zgromadzenie odznaczało się duchem bezinteresowności i o tyle działanie nasze obfitować będzie w owoce, o ile będzie bezinteresowne. Duch gościnności, żeby u nas panował. Dla ubogich, żeby siostry dawały z wielką miłością i jeżeli się daje coś z odzieży, to żeby nie było bardzo zużyte, bo jakież to by było miłosierdzie. Jeżeli we wsi ktoś chory, a biedny, opuszczony, potrzebuje wsparcia, to nie obliczać się, bo wszystko, co mamy, to mamy od Pana Jezusa. W stosunku do osób świeckich, to żeby jak najmniej wizyt i korespondencji. W stosunku do kapłanów, to zawsze z największym uszanowaniem. Starsze, ćwiczcie się w pokorze, żeby zawsze w obcowaniu słodko, nigdy tak rozkazująco. Nie powinno być znać, która przełożona, żeby nie miała imponującej powierzchowności. Ze sługami wielką miłość zachować, w nabożeństwie im ułatwiać. Niech to zgromadzenie odznacza się dobrocią, miłością i łagodnością. Tej pokory tak bym pragnęła dla was, moje siostry. Nie obrażajcie się, gdy wam kto uwagę zrobi, bo pokora to fundament życia duchowego. W posłuszeństwie także się ćwiczcie. Teraz to posłuszeństwo będziecie mogły praktykować w doskonalszy sposób. Łatwo było wam słuchać, żeście mnie kochały, bo jak siostry pierwszą matkę słuchają, to niewielka rzecz. Matka najdroższa, widząc nas płaczące, z taką miłością powiedziała: siostry, nie płaczcie, ja tuż przy was będę. 11 lutego 1887 roku. Matka wezwała wszystkie siostry i dalej mówiła, co jej serce czuło. Moje siostry kochane, zanim się z wami rozstanę, chciałam udzielić błogosławieństwo macierzyńskie nie tylko dla was, ale i dla tych, co są po filiach, dla tych, co później w tym zgromadzeniu mają służyć Panu Jezusowi. Wiele mówić nie mogę, powiem wam tylko to, co stanowi szczęście zakonnicy, to żebyście żyły w prawdziwie z Panem Jezusem w tajemnicy ołtarza. Niech wasze dusze tam zawsze przebywają. Kochajcie ducha modlitwy i milczenia, a zobaczycie, jak Pan Jezus udzielać się wam będzie. Miejcie nabożeństwo tkliwe, dziecięce, do Matki Najświętszej, to opiekunka nasza najszczególniejsza. Niech to zgromadzenie odznacza się podwójnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej. Polecam wam miłość i jedność serc, łagodność w obcowaniu starszych dla młodszych, a młodsze z uległością i uszanowaniem dla starszych. Pamiętajcie, że w miłości wszystko da się załatwić. Gdzie jest miłość, tam jest dobrze. O pokorze cóż wam powiedzieć, moje siostry? Bez pokory to próżna praca, tak jakby kto na piasku budował. Nie szukajcie siebie, ani pochwał, ani urzędów, tylko Pana Jezusa, bo to tylko w godzinę śmierci daje pokój.
Mój rozdział z wami to tylko czasowy, na jakiś czas nas rozłączy. I ten rozdział, prawda, że bolesny, ale patrzcie, jak Bóg was kocha. Jeszcze 17 lutego 1887 roku wezwała matka starsze siostry i jeszcze mówiła do nas, bo ta matka ukochana tak by chciała wlać w każdą z nas Ducha Bożego. Ostatki sił zbiera, by jeszcze napomnieć, zachęcić. Widzimy tę miłość matki i każde jej słowo nie tylko, że zapisujemy, lecz pragniemy i w życiu wiernie spełnić. Przy takich cierpieniach zapomina o sobie matka nasza, by tylko o nas i naszej przyszłości myśleć i polecać Panu Bogu. Otóż jeszcze ostatni raz przemawiała tak. Mówiąc o wszystkim, nie tykałam bardzo ważnej rzeczy, a to stanowiska waszego do przyszłej przełożonej, mojej następczyni. Bogu wiadomo, która w wyrokach Jego jest naznaczona. Proście gorąco Ducha Najświętszego przez czas poprzedzający elekcję, aby nie dopuścił, by losy wasze padły na inną siostrę, niż wola Jego Najświętsza przeznaczyła dla was. Jak będziecie szukać tylko Boga samego i spełniać woli Jego, bądźcie pewna, że nie zboczycie z drogi prostej. Jakie zaś po wyborze ma być zachowanie się wasze względem nowej przełożonej, to wam wskazują jasno konstytucje nasze. A tej drogiej córce, mojej następczyni, udzielając moje błogosławieństwo, o tyle więcej obiecywać mogę błogosławieństwa Bożego, o ile kierować się będzie ściśle duchem wewnętrznym miłości Pana Jezusa, duchem konstytucji. Starajcie się, moje siostry, żeby działanie nasze nie upadło, jednak nie dla względów ludzkich, lecz z czystej miłości ku Panu Jezusowi. Pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest nie tylko pracować nad waszym uświątobliwieniem, ale macie pomagać i drugim do zbawienia, bo to jest duch apostolski naszego zakonu. Te wycieczki na wioski, to pielęgnowanie chorych, przygotowanie dziadek do świętych sakramentów, dokładać w tym wszelkich starań, ale tylko dla Pana Jezusa, nigdy w tym nie szukać siebie. Kochajcie Pana Jezusa, obcujcie ciągle z Nim duchownie, bo to jest wielka dźwignia dla duszy. W chwilach nawet największych utrapień tam tylko ulgę znaleźć można. I do Matki Najświętszej uciekajcie się z ufnością. Starsze od młodszych, nie żądajcie na zewnątrz oznak szacunku, bo łatwo wyradza się w małodusznych rodzaj pochlebstwa. Tylko tyle, ile się należy. Wpajajcie w młodszych ducha wiary, żeby ich posłuszeństwo i uległość była dla woli Bożej. Ćwiczcie się w medytacji, moje siostry. Idźcie zawsze na to ćwiczenie z pragnieniem poznania woli Bożej, a jak będzie to pragnienie, to jasno poznacie, co złe, to dobre. Na tym już skończyła Matka Nasza najdroższa swoje rady i przestrogi. Z wielkim wysileniem tylko mogła mówić, a jednak mówiła, bo miłość ją znaglała do tego. O Jezu drogi, zapal w nas wszystkich ogień prawdziwej Twojej miłości, prawdziwej Twojej miłości. Uczyń nas wszystkich takimi, jakimi nas chcesz mieć. Uczyń nas wszystkich takimi, jakimi nas chcesz mieć. 17 marca 1887 roku. Kochana Matko, cieszę się, że Matka kochana trochę ulgi doznaje w cierpieniach swoich. Bardzo życzliwy i kochany ksiądz proboszcz przyczynił się do tego sprowadzeniem brata z Krakowa. Byle tylko znowu za dużo morfiny nie dawali,
Pojutrze na święty Józef odprawiam mszę na intencję Matki Kochanej i na swoją. O szczęśliwą śmierć dla nas, boć przecież od tej śmierci wszystko zależy. Niech Matka Droga często, choćby machinalnie, ponawia akty wiary, nadziei i miłości, skruchy za niewierności swoje, choćby bez życia to było, bo morfina w tym względzie przeszkadza. W ogóle do takich aktów wyraźnych Matka już nie bardzo zdolna, bo brak sił przeszkadza, ale wolą silną można jeszcze trochę się zwyciężać. Może Pan Jezus na świętego Józefa zawezwie do siebie. Ja bym się bardzo cieszył, żeby tak było. Święty staruszek, kochany patron umierających, by biednej Kolumbie ułatwił rozstanie się z tym życiem. Czy Matka pamięta tę furtkę Matki Najświętszej? Podobno ona tam w niebie często świętemu Piotrowi wchodzi w drogę i niezupełnie białe owieczki wpuszcza swoją furtką do nieba. Sędzia Najsprawiedliwszy nie ma nic przeciwko temu, że jego Matka Miłosierdzia znalazła sposób dla biednych swoich dziatek. A więc choćby tam jeszcze nie wszystko w ogniu cierpień było wypalone, to furtka Matki Boskiej resztę zrobi, a święty Józef pewnie korzysta ze swojego rzemiosła i w niebie i pomaga Matce Bożej. Niech Matka Droga pamięta o mnie w niebie i dopomoże, byśmy wszyscy tą furtką Matki Bożej się dostali, bo główną bramą to trzeba paszportu. My protekcją dojdziemy, gdzie inni zasługami dochodzą. Więc odwagi, droga Matko, do widzenia. Z najdroższą dzieciną niech błogosławi Maryja. Ksiądz Józef. Około 8 wieczór pytała się znowu Matka nasza, czyśmy się posiliły czym. O, bo serce Matki czuło, co się niejednej siostrze dzieje, że zapomina o niezbędnych warunkach podtrzymania sił. Następnie rozporządziła sama Matka, które z sióstr mają pójść na spoczynek. A gdy dopraszały się jedna i druga, że pragną pozostać, Matka Przewielebna podniosła rękę, a położywszy na głowę siostry obok łóżka klęczącej, z taką słodyczą anielską powiedziała: siostry drogie, słuchajcie mnie. Przyrzekłyśmy, że już pójdziemy spocząć, lecz trudno było oderwać się od Matki droższej nad życie. Niepokój ogarnął nas, że to może ostatnia chwila zbliża się, a każda jeszcze chciałaby nacieszyć się widokiem anioła naszego, usłyszeć choć jedno słowo. I rzeczywiście, już tylko jedno wyrzekła Matka Najdroższa. Jeszcześmy nie odeszły, gdy Matka, czując, że zbliża się chwila śmierci, którą z takim upragnieniem oczekiwała, Matka ukochana zacisnęła ręce, jakby błagając miłosierdzia Bożego. Westchnęła głęboko. Kilka z naszych starszych zbliżyło się i zaczęłyśmy różne akty powtarzać. Lecz Matka Najczcigodniejsza, wiedząc, że to już konanie, głośno powiedziała: salwę, przypominając niejako, by według zwyczaju naszego zakonu zacząć śpiewać tę przecudną antyfonę. Wezwałyśmy siostry i całe zgromadzenie zaczęło śpiewać. Równocześnie posyłałyśmy prosić księdza proboszcza, który przy końcu salwy nadbiegł. Udzielił ostatnią absolucję i uklęknął obok łóżka na klęczniku. Matka Najdroższa podniosła oczy w górę, jakby dziękując Panu Bogu za tę ostatnią łaskę w jej życiu, że ma kapłana przy śmierci.
Następnie z takim uczuciem miłości spojrzała po nas wszystkich, że to trudno słowami wyrazić. Sercem odczuły to te siostry, które klęcząc bliżej matki umierającej, widziały to spojrzenie anielskie, żegnające swoje sieroty biedne. Matka najdroższa wiedziała, jak serdecznie kochałyśmy ją, lecz co każda w niej traci, o tym w pokorze swej nie wiedziała. Pożegnawszy nas, z lekka oczy przymknęła i spokojnie zaczęła usypiać matka nasza. Tu się sprawdziły te słowa świętego Anselma, o jak słodko umierać temu, kto za życia kochał Maryję. Snać ta królowa anielska przybyła na pomoc ukochanemu dziecku swemu i potęgą swoją zastąpiła mocą piekielną, od których za życia tyle ucierpiała matka najdroższa. Przed końcem życia skończyła się walka, a teraz nastał słodki sen błogosławionych. Nie widać było najmniejszej boleści. Spokój dziwny, niebiański zajaśniał na zbolałym, ciężkim cierpieniami wybladłym obliczu. Bóg najdobrotliwszy odjął boleści konania, nawet co do ciała, nagradzając niejako w części już tu naszą matkę za mężne dźwiganie tylu krzyżów moralnych i fizycznych. Taki stan trwając przeszło godzinę w niczym się nie zmieniał. Wśród modłów kapłana i zgromadzenia matka najczcigodniejsza usypiała tak lekko, że nawet oddechu trudno było dostrzec. Głową tylko chociaż przez siostrę Magdalenę podtrzymywaną, jednak coraz niżej na ramię spadającą, znać dawała matka gasnąca, że coraz bliżej staje u krysu swej ziemskiej pielgrzymki, by się połączyć już na wieki ze swym boskim oblubieńcem. Około w pół do 10 godziny matka najdroższa jeszcze raz odetchnęła lekko i oddała swą śliczną duszę w ręce Ojca Najmiłosierniejszego. Tak spokojnie, tak cicho. Wokoło matki także cisza panowała. Wśród modłów łzy płynęły, lecz każda z sióstr czując, że to śmierć świętej, nie przerywała ani jednym westchnieniem tego snu matce najdroższej. Lecz gdy siostry spostrzegły ostatnie poruszenie ust matki ukochanej i gdy kapłan zaczął subvenite sancti dei, wtedy z serc zbolałych odezwał się jęk rozdzierający. Uczułyśmy cały ogrom sieroctwa naszego. Najdroższa matka założycielka już nas nie słyszała, przeczuwając jednak przedtem tę chwilę najboleśniejszą dla każdej z nas, prosiła czcigodnego księdza proboszcza o słowo pociechy dla nas. Przemówił więc do nas, sam będąc rozrzewniony do głębi. Oznajmił, że spełnia prośbę Matki Najdroższej. Uspokajałyśmy się, czując, że to wola Boża, lecz jak ciężko i tęskno nam w duszach. A ta rana, czy się kiedyś zagoi w niektórych sercach? Śmiało można powiedzieć, że nie. Że dopiero wraz ze śmiercią, która łącząc nas z Jezusem Panem, połączy nas na wieki z Matką Najdroższą. Blisko północy zniosły siostry ciało świętej pamięci Matki Przewielebnej do rozmównicy i złożyły według zwyczaju na tapczanie ubranym białym muślinem i zielenią. Ucięłyśmy dosyć włosów na pamiątkę. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. List siostry Innocenty Tychowskiej, sakramentki, do siostry Benwenuty Pasławskiej. Lwów, 8 maja 1887 rok. Najmilsza siostro moja Benvenuto, stokrotnie Bóg zapłać za ostatni list treści tak drogocennej dla mnie. Oczekiwałam go z upragnieniem i spodziewałam się, że otrzymam od drogiej siostry. Pierwsze jego wyrazy są: wiem, że matka czuje naszą boleść. Nie omyliła się, droga siostra,
bo zna dobrze stosunek, zna związki miłości łączące mnie z Waszą świętą Matką ukochaną. Zgasła dla oczu naszych jak eucharystyczna lampa. Możnaż nie boleć i łez nie ronić? A jakżeż wytłumaczyć uczucia żalu i smutku, że już jej nie ma wśród nas? Błogosławiona Jezusowa lampa już nie płonie w gronie Waszym. Już poprzestała zapalać Bożą miłością, jaką zawsze gorzała serce nasze. O jakże nie płakać tej straty dla dusz naszych. Tak, kochana siostro, czuję bardzo boleść Waszą, zlaną wraz z moją, do tego stopnia, że nie byłam w stanie, dotąd i teraz nie potrafię, pisać do Was ukochanych sierot. Wierzcie mi, kochałam Matkę Waszą jak każda z Was, drogie siostry, dlatego dziś boleść serc Waszych w moim znalazła swą przystań. Pomimo nadmiaru boleści nie ma w tejże goryczy, ale jakaś tajemna słodycz wypływa stopniowo do dusz Waszych, nieprawdaż, moje siostry? Znać z miłości prawdziwej ku Bogu i Jego najświętszej woli, ku Matce Najdroższej, że dostąpiła zaszczytu Najwyższego, będąc już przeniesioną przed tron Najświętszego Boga. Przepełniona wiecznym szczęściem, promienieje swą zasługą i miłością przed obliczem Jezusa, oblubieńca swojego, do którego w doczesnym życiu wiemy, jak wzdychała, jak tęskniła ta piękna gołąbka i co wycierpiała, bo tylko co prędzej wzlecieć na łono Najświętsze. O Boże, ileż tam poprzednio gorzkich łez, gorących uczuć i pragnień wysłała, zanim się sama dostała. Świadczą o tym jej rozmowy z nami, tak ogniste, a tak rzewne. Dlatego tak prędko dojrzała dla nieba Wasza niebieska Kolumba. Ziemia już ją straciła na zawsze, ale dla naszych oczu na czas krótki zgasła. Moje drogie siostry, dążmy tam z nią wszelkimi siłami. Dziś tam utkwijmy nasz wzrok, gdzie płonie Wasza śliczna, promienna lampa. Bo stamtąd płynie strój pokrzepiający dla dusz, dla serc osieroconych. Z tej przestrzeni strugi światła spływają na ścieżki nasze. Życie Waszej Matki, śmierć jej drogocenna, dziś już ta korona promienna na łonie oblubieńca. A cóż to za śliczna dla nas kontemplacja, moje siostry drogie. Już widzimy jasno to, co ogłasza co dzień Kościół Święty. Preciosa in conspect Domini mors sanctorum eius. I to, co Pan sam powiedział przez proroka Izajasza, non vanum creative, nie na próżno stworzyłem Cię. Macie dziś świeży przykład przed oczyma na własnej matce. O jak doskonale zrozumiała słowa Pańskiego proroka, ta piękna Boża Gołębica, a jak pięknie, jak doskonale wykonała posłannictwo swoje. Zrozumiała od razu prosta gołąbka, że tu korona z krzyżu w jej udziałem. Muszą zorać jej duszę, srogo przeszywać jej serce przez lat 40, by odebrać liczny wieniec z rąk Najświętszego Oblubieńca. Zrozumiała, poddała się i dokonała słowo Pańskie. Na wzór nam pięknie nauki w posagu zostawiając. To jedyna Wasza pociecha w sieroctwie, moje dobre siostry. Druga pociecha, bardzo wielka, żeście córkami tej Matki. Nie lękajcie się, moje siostry, zwrócić oczu na tę łaskę nieocenioną, niczym niezasłużoną przez Was. Zwrócić jedynie w tym zamiarze, by się głęboko poniżyć, wyniszczyć przed Panem, wskroś przejąć się świętą bojaźnią i z drżeniem zapytać się siebie, jakie są zamiary Boże naszego tu wybrania. Prorok Pański odpowie, non in vanum, nie na próżno na tej ziemi święty zakon stworzyłem Cię, nie na próżno anioła za mękę dałem Ci, nie na próżno ta lampa eucharystyczna w gronie Waszym 25 lat płonęła, oświecała,
ogrzewała i rozpalała Bożą miłością serca wasze i rozsiewała promienne światło wokoło nie na próżno. I teraz nie na próżno Panią zabrał, powołał już przed swój tron, bo sam Mistrz Niebieski raczył powiedzieć to i do was. Pożyteczne wam, że na łono moje się dostała. Waszym zadaniem tu na ziemi jest strzec świętego ognia, który ona roznieciła. Grób Pański uczciłyście tego roku jednym najdroższym skarbem serca waszego. Następne pociechy wpływają do dusz waszych zbolałych, bo i same przekonane jesteście i wszyscy to powiadają, że wasz najdroższy anioł już zmartwychwstał. Szczęśliwy na łonie Bożym. Dlatego dziś stoicie już na Górze Oliwnej z wzrokiem utkwionym w niebo. Poglądacie za matką ukochaną. Powstańcie do pracy, do walki, bo wielkie i bardzo trudne zadanie waszego apostolatu, moje siostry, macie być pierwowzorem następnemu pokoleniu. Nie dość będzie strzec świętego ognia we własnych sercach, potrzeba koniecznie rozniecać go wokoło w nowych lampkach i rozstawiać je, kędy Bóg wskaże. Dla was, dobre siostry moje, Najświętsza Matka Zbawiciela i wasza własna Matka wzorem jest ofiar i boleści, jakimi przepłaciły swe wybranie. Teraz już to na nowo epoka otwiera się dla was, jeśli chcecie być godnymi córkami waszego niebieskiego anioła. Tak szlachetne serca wasze w swym oddaniu się Panu niezawodnie od razu zrozumiały jego działanie w duszy. Potrafią też swą wiernością, całopalną ofiarą własnego wyniszczenia, godnie odpowiedzieć zamiarom miłości Najświętszego Boga. Wasz najdroższy anioł wszystko uczynił, co mógł, by was zaopatrzyć, moje siostry, na dalszą drogę. Następnie konstytucje uporządkowane i potwierdzone i wiele darów drogocennych, o których same wiecie, otrzymałyście z rąk Bożych za pośrednictwem najczcigodniejszej matki waszej. Wdzięczne serca wasze lepiej to czują, jak ułatwiona jest dalsza praca. Wielką ufność w Bogu wlała i utwierdziła w sercach własnym przykładem ukochana matka. Drogi wasz anioł przed tronem najświętszym dziś orędownikiem jest dla was oraz niemałą zachętą do pracy wytrwałej, do ofiar wszelkich dla oblubieńca niebieskiego, który tak koronuje wybranych. Moje siostry drogie, przeminie prędko czas walki i łzawy zasiew wasz, jak jej przeminął na zawsze, a korona jej i wszystkich wybranych lśnią tak pięknie własną ich pracą i znojem. Niech będzie dowodem, jak również miłą i pożądaną jest dla mnie rozmowa z wami, ukochana moje siostra, jak przedtem była z najdroższą waszą matką. W pamięci tej miłości i przyjaźni, jaką raczyła zaszczycić mnie świętej pamięci czcigodna matka wasza, drogą siostrę bardziej i każdą z osobna pokochałam w Panu serdecznie, jak kochałam matkę waszą najdroższą. I proszę, żeby Pan sam raczył być zawiązką tej szczerej przyjaźni naszej na zawsze. Miłą to będzie przysługą dla matki naszej najdroższej, bo tak lubiła tu na ziemi jednoczyć serca w Panu i dla Pana. O jakże żarliwa była zawsze modlitwa świętej pamięci matki za wszystkie dusze, dlatego tak świętą jej śmierć była. Jak mi miło i słodko wspomnieć, że pamiętała o nas przed zgonem, jak drogi mi ten obrazek. Rada bym wiedzieć, czy list naszej matki przełożonej i mój z prośbą o błogosławieństwo ostatnio otrzymała? Czy odczytała go matka najdroższa w ostatniej chorobie podczas pobytu tam najprzewielebniejszego ojca wizytatora? Gorący pocałunek na grobie matki złóż siostruniu ode mnie. Gołąbka z krzyżem Chrystusa złączona, z krzyżów też wieniec na ziemi nosiła. Jej dusza czysta i błogosławiona z kielicha cierpień całe życie piła. Krzyż jej nie zawiódł, bo w jego miłości została piękną gołąbką wybraną.
została święta, lecz naprzód w cichości była z Jezusem ukrzyżowaną. Już uleciała do wiecznej światłości, gdzie czekał ją oblubieniec. On jej zamienił krzyż na radości, na skronie włożył z róż wieniec. Trochę cierpieć, by wiele zasłużyć.